I odjeżdżamy już z naszej miejscóweczki, z naszego kampingu. Jest bardzo wcześnie rano, około 5:30. Jeszcze tylko szybciutko podjazdy zabiorę. Jest jeden i jest drugi. Witam w kolejnym vlogu. Jest to nasz ostatni dzień naszej wycieczki. Dzisiaj już wyjeżdżamy. Właśnie się pakujemy, pojedziemy na serwis i w drogę. Także jeszcze wszyscy zaspani, ale wyruszamy. To na razie, pa. O, Pawełek leci z toaletą. Woda już nalana, wylana. Także jest wczesna pora, ale musimy tak wcześnie wyjechać, bo mamy dość daleko do tej kobiety, a przed 12 musimy oddać kampera. Także 4 godziny do niej, po nasze autko i później 4 godziny do naszego domu. No także 8 godzin jazdy nas dzisiaj czeka. Ale damy radę. Może jeszcze coś po drodze zobaczymy. Jak się uda, okaże się w trasie. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Zatrzymaliśmy się tutaj po drodze na takim parkingu. Jest to 7 minut od naszego kempingu, z którego wyjechaliśmy, więc postanowiliśmy coś zwiedzić. Nie jest to nic wielkiego, ale pokażemy wam taką stertę kamieni. A co? Nie, kochanie? Pewnie. Mnóstwo żarnowców kwitnie. Ja myślę, że to są żarnowce, nie jestem pewna, ale tak dużo jest ich przy drodze. Pięknie to wygląda. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through and through. No limit. To się tak nazywa. Jest to miejsce z epoki brązu, miejsce pochówku po prostu, tu palono ludzi, takie rytualne spalenie pośmiertne było właśnie w tych kręgach, w tych kominach i tak to wygląda. Mówiłam, że sterta kamieni, tu takie dwa pilnują. Tu się wchodzi. To musi fajnie wyglądać z góry. Mam nadzieję, że Pawełek... To jest ogromne, naprawdę. Nie spodziewałam się, że to takie wielkie. Wow. Super to wygląda. Patrzcie, jakie to wielkie jest. Wielkie, nie? No to odpalaj drona. Fajne, nie? Naprawdę, patrzcie, jakie to jest wysokie. Gdzieś z 2 metry, nie? Tutaj i tam jest. Naprawdę spore.
są tu w sumie trzy. No, ta jest taka mała. I bez wejścia tylko. Aha, tak to wygląda. Może tu palono, a tam odprawiano modły. Możliwe. I jeszcze jest trzecia, zobaczymy trzecią. Czy to ma wejście, czy nie? A zobaczymy. Chyba ma wejście. O tak. Ma wejście. O, ta też jest fajna. Też wysoka. Super. Ta jest w sumie niższa od tamtej dotąd. Fajna. Fajnie to wygląda, tak? Coś innego. Cmentarzysko z epoki brązu. Historycznie interesujące. My soul got the same on my neck, this bitch. W niedalekiej odległości od tego miejsca wypatrzyliśmy duży wiadukt, więc myślę, że tam też podjedziemy zobaczyć, bo wiadukty to zawsze taka też ciekawa budowla, nie? Fajne to jest. To w ogóle to jest super miejscówka, żeby zostać na noc. Myślę, że dam pineskę do tego miejsca, bo nie ma nic, żadnych tablic napisane, że nie wolno tu zostać czy coś takiego. Także czemu nie? A tak to wygląda. Naprawdę spory parking. Nie ma nic napisane, że nie wolno tu zostać na noc. Więc ja myślę, że można zostać na noc. Ale naprawdę świetne miejsce. Takie zaciszne dookoła. Tylko łąki, krówki pasące się i owieczki. Iwetka, teraz sobie możesz coś zjeść, jakieś śniadanko. Może, no, to będziemy chwilę. Jesteśmy pod tym wiaduktem. Spójrzcie, zaparkowaliśmy pod samym wiaduktem. Proszę. Ogromny jest. A więc stoimy tutaj. Patrzcie, jak fajnie. I też fajna miejscówka na noc. Ogromny, ogromny. On jest tak potężny, no jak wiadukt po prostu. Ja myślę, że to jest ten jeden z najdłuższych wiaduktów w Szkocji. Chyba kiedyś o nim czytałam. Trochę zaczyna siąpić deszczyk. Nie wiem, jak Paweł polata. Może szybciutko jakoś mu się uda. Tak to wygląda z tej strony. O, tu jest jakiś napis. Uwaga. Aha, po prostu informacja o tym wiadukcie. Nie ma, że jakiś zakaz czy coś. Jejku, ile to ja się muszę cofnąć, żeby go nakręcić. Aha, muszę powiedzieć Pawłowi, że tu pociągi jeżdżą, żeby wiedział.
Caludent wiadukt został zaprojektowany przez Murdocha Pattersona i otwarty w 1898 roku. Wiadukt ten ma 29 przęseł i 549 metrów długości, co klasyfikuje go jako najdłuższy murowany wiadukt w Szkocji. Wysokość tego wiaduktu to 39 metrów. Zjedliśmy już śniadanko pod wiaduktem i odjeżdżamy. I to właśnie jest takie fajne w kamperowaniu, że można się zatrzymać w dowolnym fajnym miejscu, w którym można się zatrzymać, zrobić sobie śniadanko lub obiad lub cokolwiek i spakować się i jechać dalej. Prawda? To lubimy. Tak jest. Także pełne brzuszki. Jedziemy dalej. Jaki fajny mostek. Och, przegapiłam go. Ale było fajne rzeczy. Mamy rzeczkę. Jakie drzewa omszałe. Kochanie, jak ci się podobał nasz wyjazd? No, kolejna wycieczka, bardzo udana. Pogoda do ostatniej chwili nam dopisało, dopiero teraz, jak wyjeżdżamy, zaczęło padać. Nie no, padało też wczoraj. Minimalnie. Tak mżyło. Tak mżyło. Nie uczułem, ale nie wiało, co było dla mnie najważniejsze, jak jechałem na rowerze. Nie musiałem walczyć się z silnym wiatrem. Etap Loch Ness, bardzo zadowolony jestem. Na pewno jeszcze tutaj wrócę, żeby zrobić tą imprezę jeszcze raz. Bardzo, bardzo sympatyczna atmosfera. Wspaniała trasa, niesamowite widoki, także polecam wszystkim miłośnikom jazdy rowerem taką, udział w takiej zorganizowanej imprezie. Impreza była przy zamkniętych drogach, więc nie musieliśmy się martwić o samochody. Bardzo fajnie. Dodać, że oprócz tego, że mój mąż zapomniał drona, po którego się wróciliśmy, to zapomniał jeszcze baterii do naszego głównego aparatu, ale już mu wybaczam, bo jest wspaniały i cudowny i chciałam mu oficjalnie pogratulować za ten jego wyczyn, co nie było takie zbyt proste. Już kiedyś się zrobił raz taki wyczyn, ale kolejny, więc moje gratulacje mężu. Jeszcze tylko musimy znaleźć stację LPG, musimy zatankować. Tyle to nam tylko zostało do zrobienia, tak? No, paliwo. A, i paliwo, tak. Paliwo od dno, to trzeba oddać pełny bak z paliwem, tak jak dostaliśmy, i dopełnić gaz. Resztę już żeśmy wszystko uzupełnili. Także fajnie. I tak się kończy nasza wyprawa do Szkocji. Bardzo króciutka była, ale zdecydowanie wrócimy tu kolejny raz. Na dłużej, zdecydowanie na dłużej. Boże, te krzaki żółte są cudne. Całe połacie tego. Piękne. Jak ja mówiłam, że jak to się nazywa? Żarnowiec, tak?
Powiedzcie mi, czy to jest Żarnowiec. Ale ja tak myślę, że to Żarnowiec. Już jesteśmy w naszej Toyotce, właśnie oddaliśmy kampera i kierujemy się w stronę Manchester. Dlatego w tym miejscu żegnamy się już z Wami. Dziękujemy, że z nami byliście. Jeśli Wam się podobało, dajcie lajka. Jeżeli chcecie oglądać więcej naszych filmów, to możecie zasubskrybować, wtedy dostaniecie powiadomienia. I jeszcze raz dziękujemy bardzo i do zobaczenia. Do następnego razu. Pa.